Szybkie info przed odcinkiem. Generalnie Psyonix wczoraj dało informacje na temat nowego sezonu, no i są dwie najważniejsze rzeczy. Generalnie tak będą wyglądały tytuły za następne sezony. No i tutaj macie też informację, że nie przechodzą kredyty z turniejów na nowe sezony, co wiem, że dużo osób oszczędzało, żeby na początku kolejnego, po prostu jak będą nowe skrzynki, to będą chcieli je pootwierać, ale tutaj jest teraz informacja, że jednak te kredyty nie przechodzą, dlatego no trzeba po prostu je wszystkie wydać w tym sezonie. Link do całej informacji daję w opisie, a teraz już zapraszam do oglądania. Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Elo, elo, witam was w kolejnym odcinku EDEK vs. Widzowie. Dzisiaj jest z nami Alanos. Siemaneczko. No i co, przechodzimy do spotkania. No i dobra, już dołączyliśmy, więc można zacząć zadawać pytania. Pierwsze podstawowe, czyli jak długo grasz, jakie masz rangi? Gram ponad miesiąc, tak półtorej miesiąca około. Rangi mam, o Jezus, rangi mam takie, że no, tam miałem jakieś tam diamenty, ale jakby no, za dużo się bawiłem i poddawałem często mecze, żeby robić wyzwania z zagraniem mys. Ojej, wyzwania taktyczne robione były. I spadłem do golda 3 z diamenta 2. Aha. Ulubiony tryb? To też ważne pytanie do startu. Rumble. A w sumie na Rumble taki przyjemny tryb. Wiem, że też moi właśnie nowi znajomi, co teraz zaczęli grać, jak wyszło free to play, to też właśnie w Rumble chyba najwięcej grają. Taki fajny, casualowy trybik. Ale widzę, że oponki już masz ładne. No. Wytradowane, czy trafione, czy co? No wytradowane, z twojego serwera w sumie. O, a propos serwera, to dobrze, że przypomniałeś. To dwie rzeczy. Pierwsza to taka, że zapraszam na serwer, a druga, że jeżeli chcecie w przyszłości wziąć udział w takim odcinku lub na przykład no innych, no pewnie jak jesteście nowi, to jeszcze nie wiecie, jakie to będą, to nawet nie będę gadał. To po prostu zapraszam na serwer, bo tam jest szybka rekrutacja. I teraz wracamy do najważniejszego pytania odcinka, czyli co tam jadłeś na obiad, bo pewnie jadłeś obiad już. Drwala z maka. Drwala, a wiesz co? Powiem ci szczerze, że widziałem ostatnio filmik o tym drwalu i też sobie muszę zamówić. Koks jest. Dlatego, a jadłeś tego zwykłego, czy... bo tam jest chyba 5 wersji, nie? Podwójnego miałem. Podwójny. No tam wiem, że jest jeszcze na ostro kuszący, ale to się zobaczy. Dużo jest z żurawiną na przykład jeszcze są. No z żurawiną to jakieś taki, nie wiem, nie zachęca mnie nazwą. Z żurawiną to oscypki można jeść. No, o kurde. Ale mi zasadził kopa. I bęk, nie do obrony. Nie, no. Dobra, dobra, to cię, jak już tak cię atakuję pytaniami, to w co tam grasz poza Rocketem? No w CS-ika, w GTA. W GTA też Epic Games? Nie, normalnie. Aha, na Rockstarze. Na Steamie. A nie, bo czekaj, bo na Steamie nie ma tego GTA, jest na Rockstarze. Jest na Steamie, na Rockstarze i na Epicu jest. Aha, bo ja grałem w ten, mam na Epicu, aczkolwiek grałem na PS4 jeszcze. Dawno to za bardzo nie wiem, gdzie można. Bo dużo gierek na przykład nie ma na Steamie, chyba FIFA i tak dalej. W GTA dalej tak długo wczytuję mapki. No tak zawsze jest. No to jest masakra. Ale ponoć na nowej konsoli szybko wczytuję. Nie wiem, czy może przez to, że może potem też to dadzą, że na PC też będzie szybko wczytywało, wiadomo. Chociaż też pewnie od GTA 6. Teraz mamy dość ten dodatek z tą nową wyspą. Dodatek? Nie. Myślę, że już GTA 6 po prostu wyjdzie. Nie, zapowiadałem tą wyspę, tam chyba no kiedyś w grudniu ma być jakaś wyspa nowa. A to spoko by było, to bym sobie pobrał nawet GTA wtedy. Bo my tu gadu, a tu 3-0. Bum, 3-0 to jest niebezpieczny wynik. W 44 nie wiem kto nadrobił z 3-0, ale już jest 3-1. Nie ma tak mówić o losowych lat, ale widzę, że sezon 1 tournament winner. Chyba, no, chyba najtrudniejszym tutaj było dołączenie do turnieju, z tego co słyszałem. No tak, w drugiej szansie dołączyłem, bo przez 15 minut mnie chciało wbić. Ale generalnie często próbowałeś dołączyć do tych turniejów? Bo ponoć masakrycznie ciężko jest. Zwłaszcza na goldach, platynach, bo tam jest masakrycznie dużo graczy, a mało serwerów. No. To jest prawda. Także też kiedyś chciałem ze znajomym zagrać, to nie udało nam się na 6 prób w ogóle dołączyć. To 6 prób to mało. No wiesz, no ale to ze znajomym właśnie, co świeżo gra, to... no tak po prostu for fun sobie graliśmy i akurat w godzinie turnieju stwierdziliśmy, że może zagramy, ale no nie chciało wyjść. A skąd się wziął twój nick? Bo tak zapytam, bo jest w sumie ciekawy, bo Alanos mi się kojarzy, bo ja miałem generalnie, jak jeszcze mieszkałem w starej miejscowości, kebab, co się nazywał, Alania Kebab. Mi się z tym kojarzy teraz twój nick. No wziął się z tego, że kiedyś jak byłem też takim jeszcze bubikiem małym, to grałem sobie w poksy.
I w Pokémonach miałem nick mojego brata i stwierdziłem, że sobie zmienię. I tak sobie wymyślałem, siedziałem i tak coś z moim imieniem, czyli Alan, i tak dodawałem jakieś tam końcówki. I dodałeś swój nos. Dokładnie. Twój nos, to jest najlepsza nazwa. 0-4 to prawie wynik dzisiejszego meczu. No prawie, no. Może chciałbyś kogoś pozdrowić? No, chciałbym pozdrowić mojego kolegę, który pewnie będzie to oglądał, bo to dzięki niemu dowiedziałem się, jakby o twoim kanale, i jest to Flymajer. I też jego pozdrawiam. No to elegancko, że tutaj udostępnił. Pewnie filmik nauczy się grać. Jaki filmik udostępnił, czy nie pamiętam? Nie, chodziło o to, bo ja właśnie szukałem na trade'a, żeby Fenka kupić i w ogóle. Aha. Serwer no pewnie udostępnił bardziej. Tak, i powiedział mi, że twój kanał tam, żebym sobie obszaił, i wszedłem na Discorda i... Aha. I no, i tak się to zaczęło właśnie. Kurczę, tutaj przelobowani zostaliśmy. 3 sekundy do końca to chyba już nie nadrobisz chociaż? Ja się tu spodziewałem 8-0, ale jest git. Jakby 4 razy 2 to jest 8, czyli podobnie. No prawie. Nie! Kurczę. Dobra, no to co? No to teraz ci daj lidera i nie wiem, co to się stało generalnie. Ta piłka się zmieści w bramce. Co jest? Podskakiwać się nie da. Co to się stało? Najgorzej. Jakie dziwne ustawienia. Ja nie wiem, kto ci takie tryby pokazał. Ja sam sobie robiłem, bo właśnie z tym kolegą, którego pozdrawiałem, grałem. Jezus, jacy sabotażyści. Jaka dziwna piłka. A czy ci nie da podjeżdżać? Spróbuj sobie podjechać pod ścianę bez boosta. No właśnie przed chwilą się utknąłem, jadąc w górę. Aj! Nie no, to się da w ogóle strzelić bramkę? Da się, próbowałem. Ale dziwnie jest. Ale śmieszne to jest, w sumie tak się czuję jak... Po prostu może kiedyś wygram z tobą. Wiesz co, nie wiem nawet do czego to porównać. Dobra, wlejdź. Dobra, wygrywamy. Jedna bramka już jest, teraz można grać na czas. Ja to byłem pewny, że ty nie trafisz tego. Duża piłka, to łatwo trafić. Piłkę przynajmniej. O! Ej, jakie tutaj będą ten skuteczny demo. O. No tak. Ale ustawiłem szybki czas wyspienia. A! Ej, ta piłka nigdy nie upadnie. Fajna jest, że tak się trzyma i śmieszne to jest mega. Nie wiem do czego to porównać, ale z czymś mi się to kojarzy. Tu byłem pewny, że też wygram 1-0, a... Śmieszne. A! Jak to teraz minąć? Najgorzej! Ej, kurde, ja nie mam pojęcia co zrobić w takiej sytuacji, bo jakbym chciał zawrócić, to przecież bym nie zdążył. Bo byś kopnął. Jaki dziwny tryb, ale śmieszny i ciekawy w sumie. Ale dalej dziwny. Dobra. To podskakiwanie w ogóle coś daje? Nie wiem, no po prostu jest śmieszny dźwięk. Fajnie to wygląda, jak to jedzie. O, dobra, podjeżdżanie na ścianę nie ma sensu. O! Nie! Dobra, jest 3-1, ale mega śmiesznie, że ta piłka tak szybko opada. Jak, czemu ona w ogóle tak szybko? A bo jest grawitacja super high. Bo jest plażowa jest właśnie i ona się mocno odbija. I coś tak właśnie działa, bo to teraz przetrzymam na chwilę, przetrzymałem na chwilę ustawienia, jakby gdyś się chciał odgapić. No. W sumie jesteś śmieszny. Jedynie jak tak podskakuje, to ciężko... Chciałem poskoczyć. Dobra, jest zniszczony. Dobra, to było agresywne. Ja jeszcze to kolegom pokażę. Nie wiem, jak tą piłkę uderzyć. W ogóle da się ją zgnieść? Tak, żeby pękło, a raczej nie. Chyba, że jakieś mody pobierzemy na pękającą piłkę. W ogóle mam wrażenie, że coś szybko w ogóle moje auto skręca i tak dalej. A bo jest boost razy dwa, dobra. Tak. I to jest jakieś łatwiejsze demo? Jest jakby... Tak, to chyba tak, jest łatwiejsze trochę. A nie, bo po prostu szybciej się rozpędza chyba. Nie no. Nie, nic nie widzę. Dobra, obronione. O! Co? Ale dribbler! O nie, chyba muszę kichnąć. Bęk, nie. No dobra, bo rozwalanie jest was bardzo skuteczne. Chociaż tak się potem nie zastrzelić szybko, dopóki się nie dribbluje. Chyba, że... No nie, czemu ta piłka... Czemu ta piłka może podskakiwać? Ja nie mogę out, a ta piłka może. Nie! Jest. Coś mi na serio tak mega to przypomina. Nie mam pojęcia co. Nie wiem, jakiś kangurek? Nie kangurek. Kangurek. Nie no, bo to też tak szybko podskakiwał dziwnie, ale nie aż tak.
Poza tym się nie gra w bramki nim. Dobra, żyjemy. Mam wrażenie, że jeszcze o coś ci nie zapytałem. Dobra, powiedz przypadkowe rzeczy o sobie, ciekawostki. Ja jestem człowiekiem. To jest ciekawostka. O, czyli na przykład ciebie nie muszą pytać czy jesteś człowiekiem, jak coś kupujesz, ta kapcza tak, czy coś. Bo to już wiedzą o mnie. Już wiedzą. Ostatnio dużo problemów było z tym kapczami, bo coraz trudniejsze robią. Że ciężko w ogóle czasami to rozwiązać. Nie wiem, czy jest coś nie tak, bo ja sobie odpaliłem kiedyś Robloxa i właśnie miałem tą kapczę i nie umiałem tego rozwiązać. Trudniej, o nie, kurde, ale to piłko pod... A dobra, fajny jest to rozpienie się. Ale nie da się tego bronić. O, da się, tak. Nie, dobra, ja Brazylia. Jestem pewny, że mogę podskoczyć i jestem pewny, że to obronię zawsze, a tak naprawdę jest inaczej. Ale kurde, ciekawy jest ten tryb, taki zupełnie nigdy czegoś podobnego chyba nie grałem. Poza tym, że cię co chwilę przez przypadek niszczę, bo chcę uderzyć w piłkę. A się skakać nie da. Jest! No nie, kurczę, myślałem, że nie wejdzie, ale smok mi wszystko zasłaniał. Ale comebacka teraz robię. No, dawaj. 4 sekundy to jest do zrobienia. Dokładnie tak. Oła, no. Dobra. Nie no, myślę, że to był jeden z ciekawszych trybów, co ktoś wystartował. No, taki w sumie śmieszny. Nie wiem, czy chciałbym, żeby w każdym odcinku był, ale... Tak, to ciekawostkowe, był bardzo fajny. No i co, tutaj dziękuję Alanosowi za wzięcie udziału w dzisiejszym odcinku. Ja też bardzo dziękuję. No, elo. Do widzenia.